Cześć wszystkim, witamy Was o tej późnej porze. Dziękujemy, że przyszliście do nas na drugą 30. Rozpoczynamy tym samym blok poświęcony sztuce lewicowej, sztuce realizmu i realizmu socjalnego. Ja nazywam się Filip Szymański, członek Młodzi Razem Łódzkie, a wraz ze mną jest... Zosia Czarnecka z Okręgu Mazowieckiego. Myślę, że nie ma co przedłużać. Możemy przejść do sztuki, o której będziemy dzisiaj opowiadać. Tak, więc chcieliśmy tutaj skupić się nie tylko na obrazach przedstawiających klasę pracującą, ale również to, w jaki sposób wyglądał ten zawód, ponieważ przez dłuższy czas nie była to praca, którą moglibyśmy nazwać prestiżową. Ale do tego przejdziemy trochę później, więc zaczynamy tutaj od obrazu, który może niekoniecznie wpasowuje się całkowicie w realizm, natomiast powstał on troszeczkę wcześniej. Autorem jest Vincent van Gogh i jest to połączenie postimpresjonizmu i realizmu. Możemy tutaj zauważyć, że kolory nie są tak żywe jak na jego innych dziełach. Przedstawia on rodzinę chłopską na swoim skromnym posiłku. Dlatego stwierdziliśmy, że będzie to bardzo dobry wstęp do naszej kolejnej części, czyli jak powstawał realizm i jak był przedstawiany. Absolutnie tak. Obraz, który teraz widzicie, przez wielu historyków, specjalistów w tej dziedzinie uznawany jest za pierwszy z dziedziny realizmu. Przedstawia on codzienne życie mieszkańców, codzienne życie osób ze wsi. Tutaj jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Van Gogh w tamtym czasie kontynuował swoją przygodę z malarstwem, swoje życie i miał w tamtym okresie problem ze znalezieniem chłopów, którzy byliby chętni mu zapozować. Spośród mieszkańców miejscowości, w której się znajdował, znalazł rodzinę de Groot, której członków właśnie widzicie w tym momencie na ekranie. Pomieszczenie, w którym siedzieli, oświetlone było jedynie blaskiem pojedynczej lampy naftowej. I ta właśnie scena została uwieczniona, stała się motywem tego obrazu, stanowiącego podsumowanie wszystkich prac i zainteresowania Van Gogha chłopami na tamtym terenie. I to, że ten obraz miał dwie wersje, pierwsza była bardzo pierwotna, raczej próba podejścia do tego obrazu, na którym były zaledwie trzy osoby, to wskazywało, że Van Gogh w tamtym okresie nie był jeszcze pewny swojej ręki, tego, co maluje. Wolał się ograniczyć do ilości postaci na obrazie. Z czasem jednak nabrał doświadczenia i zdecydował się narysować rodzinę spożywającą ziemniaki. I co jest bardzo istotne w kwestii historycznej na temat tego obrazu, to jest to, że Van Gogh uznawał to i pisał o tym wielokrotnie w listach, że jest to jego najwybitniejsze dzieło. Wspominał, że to jest dzieło, które poświęca swoją wenę, swoją muzę. Jednakże ludzie nie podzielali zdania artysty. Raczej krytykowali ten obraz. Nie został wystawiony ani w salonie, ani u wpływowego marszanda, czego Vincent stanowczo się domagał. I jedynie osoby, których wiadomo, że widziały ten obraz, to sąsiad, marszand oraz przyjaciel Vincenta. Brat artysty nie miał dobrej opinii o tym obrazie, co wynika z ówczesnych korespondencji. I tak jak mówiłem, dla Van Gogha był to jedyny z jego obrazów, który uważał za wart publicznego pokazywania. Jedyny, który przekazywał te wartości, które jego zdaniem powinna przekazywać prawdziwa sztuka.
Zresztą, masz coś jeszcze do dodania? Tak, myślę, że warto tu zwrócić na to uwagę, że tak naprawdę nikt nie był chętny do wystawienia tego obrazu, o czym powiemy też jeszcze przy jednym obrazie polskiego artysty, ponieważ mimo, że takie obrazy z nurtu realizmu przedstawiają sceny codzienne ludzi pracujących, to był to tak naprawdę pewien temat tabu w sztuce, który niechętnie się przedstawiało, więc myślę, że tym możemy przejść do kolejnego obrazu, który jest tak naprawdę początkiem tego panelu. Jest to obraz, można powiedzieć, trochę lidera właśnie realizmu i malarza, który w pewien sposób zapoczątkował ten nurt, czyli Gustava Courbet. Ten obraz, który widzimy tutaj, to są to kamieniarze, 1849 rok. I myślę, że właśnie na tym przykładzie pozwolę sobie tutaj przybliżyć Wam, na czym mniej więcej polegał ten nurt i dlaczego był on tak kontrowersyjny. Więc jak wiadomo, na przełomie wieków cały czas pojęcie sztuki się zmieniało i to, co możemy przedstawiać na obrazach. Na początku sztuka służyła głównie faraonom i jakiejś takiej, można w sumie powiedzieć, propagandzie. Później natomiast sztuka była akceptowalna tylko jeśli chodzi o rzeczy sakralne, o malowanie wizerunku Marii itd., itd. Potem znowu były obrazy z mitologii greckiej, czy właśnie szlachty, rodzin królewskiej. Natomiast w pewnym momencie jednak była taka potrzeba, żeby nie skupiać się tylko na klasach wyższych, a właśnie na osobach pracujących, pokazywać świat rzeczywisty. W realizmie nie chodzi o to, że obraz jest namalowany tak, jakby to było zdjęcie, tylko chodzi o to, że przedstawia on prawdziwe życie, a nie tylko jakiejś zaściankowej szlachty. Jak możemy zobaczyć, obraz ten nie jest wymalowany do, powiem w cudzysłowie, perfekcji, a w pewien sposób jest to interpretacja autora, jak on postrzega takich ludzi. Więc myślę, że to tyle, co ja chciałam powiedzieć teraz. Jeśli chodzi o ten obraz, jeśli chodzi o początek realizmu, tego faktycznego, a także wspaniałego autora, Gustave Courbet, należy zwrócić tutaj uwagę, że ten przełom, o którym mówiła Zosia, ten przełom, w którym artyści stwierdzili, że oni chcą jednak zwrócić się ku prostym ludziom, nie tylko ku tej klasie wyższej, nastąpił mniej więcej w okresie wiosny ludów. Artyści, realiści proponowani odwrócili się od romantyzmu, który wcześniej towarzyszył wszystkim artystom i ważnym osobom dla danych narodów. Realiści postulowali przedstawienie spraw przyziemnych, takich właśnie jak zdobywanie kamieni, łamanie ich, zaakcentowanie życia zwykłych ludzi, ich problemów, pracy, trosk. I tutaj warto zauważyć, to jest to, o czym my chcemy, na co chcemy zwrócić uwagę jako młodzi ludzie o poglądach lewicowych, to jest fakt, że wielu malarzy realizmu byli bliscy programowi socjalistycznemu, choć nie zawsze. I też tutaj, korzystając z okazji, że już o tym mówię, należy zaznaczyć, jak rozróżnić realizm od realizmu socjalnego i od socrealizmu. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, że realizm przedstawiał codzienne życie ludzi. Realizm socjalny przedstawiał, on wykształcił się trochę później, przedstawiał trudy życia prostych ludzi. To jest właśnie praca. Z kolei socrealizm gloryfikował tę pracę i namawiał wręcz do, delikatnie, do rewolucji.
I wracając jeszcze do tego, co postulowali realiści, to było uproszczenie kompozycji płótna, rezygnacja z ozdobników, przesadnie żywych kolorów. Jak sami widzimy na pierwszym obrazie Van Gogha, ten kolor dominował głównie zielony. Tutaj te kolory też nie są jaskrawe, ten obraz jest prosty, tych ozdobników nie ma. Widzimy dwójkę pracujących ludzi. Słowa Courbet, które idealnie obrazują i tłumaczą nam, czym był realizm dla niego i dla pozostałych artystów, to jest: pokażcie mi anioła, to go namaluję. Courbet nie widział nigdy wcześniej anioła, więc nie jest w stanie go namalować. Przedstawiał realizm, rzeczy takimi, jakimi są. To jest codzienne życie, coś, co dzieje się dookoła nas. Skoro mówimy już, jako Courbet był jako niejako prekursorem realizmu na świecie, skupmy się też na tym nurcie polskim, do którego przejdziemy za moment. Reprezentują go najlepiej Józef Chełmoński, Aleksander Gieryński, których wspomnimy za moment. Realizm z czasem, tak jak powiedziałem, rozwijał się jako nurt w sztuce. I na początku XX wieku jednym z jego odłamów został realizm socjalny. I tematem był głównie miejski proletariat. Przedstawiany był w kontekście krytyki społecznej. I choć termin ten często pokrywa się z socrealizmem, tak jak wspomniałem, to pozbawiony jest triumfalizmu, prezentując raczej krytykę społeczną w kategoriach demokracji. I o czym warto wspomnieć, ten nurt nie jest tak szeroko opisany w naszej prezentacji, a wynika to z tego, że nurt ten w sztuce rozwinął się bardziej w kategoriach fotografii niż malarstwa. Tak, można... fotografii i też rzeźby. Między innymi w Warszawie można zauważyć mnóstwo rzeźb o właśnie takich ostrych zakończeniach, gdzie właśnie nie ma miękkich zakończeń, danych granic i tak dalej, a właśnie są to rzeźby mocno zbudowane ze kwadratów i prostokątów, ale myślę, że możemy właśnie przejść do już kolejnego obrazu. I obraz ten pewnie znany przez większość, jest to Babie Lato, namalowany przez Józefa Chełmońskiego, namalowany w 1875 roku. I był to obraz wzbudzający tak naprawdę ogromne kontrowersje. Pamiętajmy, że ludzie nie byli przyzwyczajeni do oglądania osób z rodzin chłopskich na obrazach. Nie są przyzwyczajeni do patrzenia, jak tutaj możecie zauważyć, w lewym dolnym rogu na czarne, brudne stopy. To właśnie te brudne stopy tak naprawdę uzyskały ogromny rozgłos jako skandal. Natomiast jest to obraz, w tym momencie możemy go nazwać dziełem sztuki, możemy go zobaczyć w muzeum w Warszawie. I tutaj myślę, że warto też pokazać ten obraz, który również jest autorstwa Józefa Chełmońskiego. Również przedstawia chłopów. I wydaje mi się, że to warto tutaj wspomnieć, to jest właśnie ta kolorystyka, ponieważ może nie jest ona tak stanowana, natomiast nie wpada to w jakiś impresjonizm, postimpresjonizm. Wydaje mi się, że można to niekoniecznie interpretować jako właśnie żywa kolorystyka, a po prostu tak jak Chełmoński to widział i to może przez swoje jakieś personalne wspomnienia, czy może coś innego, możemy zobaczyć, że tutaj jest zawarta pewna miłość, więc tak, to tyle ode mnie. Tak, absolutnie. Aczkolwiek, o czym należy wspomnieć, to fakt, że przy opisywaniu polskiego realizmu wskazujemy Chełmońskiego i Gieryńskiego. I Chełmoński, wspomniałaś o tych kolorach, Chełmoński określany jest jako bardziej łagodniejszy, jako łagodniejszy realista. On porzuca tę ciemną stronę życia na rzecz bardziej beztroskich obrazów, na rzecz Babiego Lata czy Bocianów. Jeśli chodzi o kontekst historyczny Babiego Lata, gdybyś mogła wrócić do tego obrazu,
Powstało ono w 1875 roku i jest pokłosiem, zwieńczeniem wcześniejszej podróży Chełmońskiego na Ukrainę. Chełmoński szczególnie pasjonował się obserwacją życia na wsi oraz rytmów nadawanych przez naturę. Dzieło stanowi przykład naturalistycznej odmiany polskiego realizmu. Dlaczego? No, widzimy tutaj przemijające pory roku, widzimy bociany przylatujące, odlatujące, widzimy babie lato, które świadczy o tym, że lato powoli się kończy. Natomiast jeśli chodzi o bociany, proszę wskaż na nie ponownie. Tutaj Chełmoński pokazuje wieś od strony nieefektownej, od strony codziennej, takiej wręcz powiedziałbym, że brzydkiej, z wielkim talentem. No, trzeba mu przyznać, łączy uchwycony charakter chwili, lot ptaków, czy zapatrzenie tych dwóch osób nad nimi. To wspaniale się łączy, jeśli przyznasz. I na sam koniec, raczej jako ciekawostkę, pozwolę sobie przytoczyć słowa Chełmońskiego. To, co mi się w życiu podoba, podoba mi się bardziej, niż mi się nie podoba to, co mi się nie podoba. Jako ciekawostkę na temat tego artysty mogę przytoczyć fakt, że w 872 roku zgłosił się do Akademii Sztuk Pięknych i wywołał tam niemałą sensację swoim ubiorem, ponieważ nosił czerwone rajtuzy konnicy rosyjskiej, granatową ułańską kurtkę oraz czapkę konduktorską kolei warszawsko-wiedeńskiej. Tak, jeszcze tutaj właśnie wspomnę, jeśli chodzi o Akademię Sztuk Pięknych. Trzeba również pamiętać o tym, więc tak, historia sztuki i style i nurty może układają się mniej więcej w ten sposób, czyli raz one nawiązują do sztuki antycznej i do tych kanonów piękności, a następnym razem właśnie od tego odbiegają. No i w Polsce w tamtym okresie panował akademizm, czyli styl, który był wymagany właśnie na takich akademiach. Mniej więcej właśnie w tym nurcie malował Jan Matejko. Polegało to na właśnie przedstawianiu scen z mitologii, na przedstawianiu zdarzeń historycznych. Akademiści często uważali, że właśnie obrazy powinny służyć do opowiadania bohaterskich czynów. Więc tak, że te wszystkie obrazy powinny być właśnie jak największym odwzorowaniem rzeczywistości. Ale już przechodząc do następnego obrazu, to jest również właśnie obraz Józefa Chełmońskiego. Możemy zobaczyć tu tą dynamikę i to, jak pewnie ogromne powiązanie Chełmoński czuł do chłopów, do osób pracujących. Filip, chcesz jeszcze odnieść tutaj? Tak, oczywiście. Tytuł obrazu, tutaj należy zaznaczyć, to jest Sobota na folwarku lub też Wypłata robocizny. Tak jak wspomniałem, to jest ta wieś od tej strony niewidzianej, od tej strony takiej wręcz brudnej. To nie jest ta romantyczna wieś, którą ta wyidealizowana, ten locus amoenus, który przedstawiają nam malarze w późniejszym czasie. To jest wieś realistyczna, to jest wieś, którą widzimy, kiedy do niej wjeżdżamy, kiedy nikt się nas nie spodziewa. Tutaj wskazana jest ta dynamika, wskazane są postaci, które widzimy na obrazie. One żyją własnym rytmem, prowadzą swoje życie według pół roku, ten naturalizm, te bociany odlatujące. Tutaj w tym wypadku ich działania i obraz jest uzależniony od ich wypłaty. Zakończyła się ich praca i otrzymują należną robociznę. Dobra, to kolejnym obrazem. Tutaj jest to obraz Eugène Lermont. Jak możemy zobaczyć, różni się on o wiele od obrazów, które już mieliśmy okazję Wam przedstawić. Jest on o wiele prostszy i może też czyni tego o wiele
prostszym w interpretacji przekazu autora. Możemy zauważyć, że światłocień jest bardzo uproszczony. Najczęściej jest to parę barw, a nie całe koło. Tak, Filip? Tak, jeśli chodzi o Eugène Lermont, tutaj istotne jest przy opisywaniu jego obrazów konieczne wręcz, nie istotne, konieczne jest wspomnienie o jego historii, ponieważ kiedy był bardzo młody, w wieku 11 lat, zachorował na zapalenie opon mózgowych, przez co z czasem stał się głuchy i prawie niemy. Niektóre źródła podają, że urodził się głuchy, ale to zależy od miejsca, w którym szukamy. I przez to, że był pozbawiony tych dwóch zmysłów, skupił swoją uwagę, swoje codzienne życie, zainteresowania na wzroku. Obserwował świat i chciał go uwiecznić. To sprawiło, że podjął decyzję o tym, że chce zostać malarzem. I charakterystyczny temat Lermont to portrety uciskanych robotników, biednych chłopów. I krytycy w tamtym czasie, a także dzisiaj, postrzegali je jako, tu cytat, niepokojące karykatury. Tak jak widzimy, ci robotnicy, nie widzimy ich twarzy, ale widzimy, że nie są oni w najlepszym stanie materialnym. Oni najprawdopodobniej dokądś idą albo przed czymś uciekają. Widać, że postać po lewej stronie, ona trzyma za rękę mniejszą postać, doświadczyła jakimś przywiązaniu. I gdybyśmy mogli przejść dalej. Tak. Tutaj kolejny obraz o motywie ucieczki. Lermont posiadał także obrazy, w których przedstawiał osoby ślepe, głuche. Próbował przedstawić siebie w ten sposób. To wszystko to jest właśnie realizm socjalny. Przedstawia życie tej najbiedniejszej klasy, tej pracującej. Tutaj widzimy, oni ewidentnie uciekają. Tytuł obrazu to Cisza przed burzą. Jesteśmy w stanie zauważyć, że istnieje bardzo duże napięcie na twarzach tych osób. Te obrazy, jak widzicie, są do siebie podobne i wiąże się to z tym, że tamte czasy nie były dla ludzi najlepsze. I właśnie dlatego doceniajmy realistów, doceniajmy fakt, że zdecydowali się namalować to, dzięki czemu jesteśmy w stanie poznać życie ludzi od strony tej bardziej ludzkiej, tej codziennej. Dobrze, więc myślę, że tym akcentem możemy przejść do kolejnego artysty. Jest to Aleksander Gierymski, tak naprawdę uważany za jeden z wybitniejszych polskich malarzy. Aleksander Gierymski był bratem Maksymiliana Gierymskiego. Maksymilian był od niego starszy, więc Aleksander bardzo długo tak naprawdę żył w jego cieniu. Więc już przechodząc właśnie do obrazu, jest to obraz bardzo znany, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Żydówka z pomarańczami, czy też Żydówka z koszami pomarańcz. Jest bardzo dużo takich odmian. Obraz ten ma swoją bardzo podobną kopię, która jest w Krakowie i kopię, która przez bardzo długi czas była jedyną pozostałością po oryginale. Natomiast bliżej XXI wieku udało nam się znaleźć właśnie ten oryginał, który widzimy tutaj przed sobą. Jak widzicie, pokazaliśmy tutaj porównanie właśnie kobiety po lewej stronie z kobietą z innego obrazu, również autorstwa Aleksandra Gierymskiego, i myślę, że tutaj warto wspomnieć o tym, że w pracowni Aleksandra znalazło się mnóstwo szkicy właśnie tej kobiety, co oznaczało, że musiała ona stać w jednym miejscu przez tak naprawdę dni czy miesiące i sprzedawać te pomarańcze oraz szydełkować, co tam szydełkowała.
On obrazu nie malował tak naprawdę w plenerze, tylko tak naprawdę musiał tak zapamiętać tą twarz Żydówki z pomarańczami, że potrafił ją przedstawić z pamięci. No i tutaj możemy jeszcze teraz trochę bardziej skupić się na tym obrazie. Jak widać, wywnioskować to, że jest ona Żydówką, możemy nie tylko z tytułu obrazu, ale również z tego, że ma ona rude włosy. A właśnie Żydówki bardzo często nosiły rude peruki. Jeszcze biorąc pod uwagę to, jakie to były czasy w Polsce. Tak, więc jak możemy zauważyć, kobieta ta ma bardzo grubą chustę nałożoną, więc jest to najprawdopodobniej późne lato czy jesień. Po barwach w tle możemy wywnioskować, że powoli zbliża się zmrok. A też Aleksander Gierymski był nazywany mistrzem światła. Był on zafascynowany zmrokiem, tym, jak to światło się zmienia, i na wielu obrazach właśnie podejmuje tak naprawdę udane próby właśnie przedstawiania tej pory. W swoich obrazach niejednokrotnie przedstawiał on asymilację Żydów, pokazywał ich święta, czy na przykład, jak możecie właśnie kojarzyć, obraz z łodziami. No i teraz jak jeszcze możemy tutaj skupić się na tle, to widać w tle kolej, ponieważ właśnie wtedy w Warszawie były to tak naprawdę właśnie początki budowania i funkcjonowania kolei. Tak. Filip, chcesz coś dodać jeszcze do tego obrazu? Myślę, że świetnie opisałaś tę część. Oczywiście nad tym obrazem można by się rozwodzić godzinami o tym, jak złożony jest, i o Gierymskim, ale niestety dzisiaj mamy ograniczony czas, zatem przejdźmy dalej. Tak, tutaj również mamy właśnie obraz Gierymskiego, Piaskarze. Wydaje mi się, że wpasowuje on się idealnie w temat dzisiejszego panelu. Widzimy tutaj prostych ludzi, którzy pracują. Widzimy również ludzi w mundurach, w melonikach, dlatego możemy wnioskować, że są to osoby z klasy wyższej, które tak naprawdę z góry spoglądają na trud właśnie tych piaskarzy. No i tutaj jeszcze mogę dodać jako ciekawostkę, ponieważ no tak naprawdę już od samego patrzenia na tę górę piasku, które Aleksander Gierymski namalował, pojawiają się takie pytania, jak on to namalował, ponieważ wygląda to po prostu idealnie. I Aleksander Gierymski właśnie do swojej pracowni zwiózł mnóstwo piachu i układał sobie te kubki, z których potem, na podstawie których potem właśnie malował. Więc teraz możemy przejść do kolejnego artysty. Już tak absolutnie na sam koniec, dlatego że kończy nam się czas. Był to Reginald Marsh, to jest absolutny klasyk realizmu socjalnego, ale tak jak mówiłem, mam bardzo mało czasu, więc omówimy go pokrótce. To, co widzicie na ekranie, jest to mural znajdujący się w Waszyngtonie. Przedstawia, nosi on tytuł Sortowanie poczty. I to jest idealny przykład, wręcz klasa pierwsza sama w sobie, przedstawiająca robotników, proletariuszy, sortujących pocztę w ich codziennej pracy. To jest coś, i do tego ten obraz jest realistyczny, wpisuje się w realizm. I tak jak mówiłem na samym początku, to jest późniejszy okres tego nurtu, powstał on już na początku wieku XX. Artysta ten przedstawiał wielki kryzys i szereg prac społecznych, które przyczyniały się dla całego narodu. I tym akcentem tego wspaniałego muralu chcielibyśmy zakończyć dzisiejszy panel poświęcony sztuce lewicowej, sztuce poświęconej ludziom,
sztuce realistycznej realizmowi socjalnemu. Zosiu? Tak, myślę, że możemy tutaj właśnie zakończyć z taką myślą, że tak naprawdę jak ogromną rolę odgrywali artyści i artystki, niezależnie od wieku. I zastanowić się właśnie nad tym, czym jest dla nas sztuka i co powinna ona przedstawiać. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz Filip Szymański. Zosia Czarnecka.